Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Kreatywny Dzień. Dzisiaj pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób możecie wykonać własną dekorację z betonu. Do wykonania takiej dekoracji z betonu będzie potrzebna nam forma. Ja wykorzystałem plastikowe pudełka po jajkach. Jeśli nie masz dostępu do takich opakowań, możesz wykorzystać pomalowane lub zaimpregnowane opakowanie papierowe. Na rynku jest wiele dostępnych kształtów opakowania. Ja zdecydowałem się na takie okrągłe. Najbardziej skomplikowana część formy jest już gotowa. Teraz tylko wystarczy przyciąć tekturowy pasek, nieco wyższy niż wysokość opakowania. Jeżeli chodzi o długość takiego paska, to powinna ona być dłuższa o kilka centymetrów od obwodu wybranego opakowania. Do złączenia tekturowego paska możesz użyć zszywacza lub po zaznaczeniu obwodu połączyć klejem do drewna. W zależności od użytego kleju proponuję Ci użyć klamerek do prania lub jeśli masz, oczywiście zacisków sprężynowych. Ponieważ podczas zalewania formy betonem nasze opakowanie może się łatwo przesunąć, więc aby temu zapobiec, wykonujemy tekturowe podpórki. Tekturowe części formy możemy zabezpieczyć przed mokrym betonem na dwa sposoby. Lakierując je lub smarując olejem. Ja zdecydowałem się na lakier, ale mówiąc szczerze, proponuję Ci użyć oleju. Ma to dodatkowy plus, a mianowicie łatwiej będzie oddzielić formę od betonu. W sklepie z materiałami budowlanymi jest do nabycia szybko wiążący beton. Ja dokładnie takiego użyłem, aczkolwiek dodałem nieco więcej wody, tak aby moja mieszanka była nieco bardziej rzadsza. To ułatwia zdecydowanie wypełnianie form, które zawierają bardzo dużo szczegółów, drobnych szczelin. Zbyt gęsty beton po prostu nie dociera w każdy zakątek formy. Teraz możemy przystąpić do wypełniania formy betonu, zwracając uwagę na to, aby pęcherzyki powietrza wypłynęły na powierzchnię. W tym celu możemy użyć patyczków do szaszłyków, a w moim przypadku była to stara szprycha rowerowa. Po zatknięciu betonu opcjonalnie przyklejamy filcowe podkładki i możemy rozebrać formę. Tak prezentuje się nasza betonowa dekoracja. Jest to koszyczek na jajka, który również można wykorzystać jako świecznik. Jak widzicie, wykonanie czegoś z betonu, jakiejś drobnostki, nie jest zbyt skomplikowane. Być może macie jakieś własne pomysły, co można by wykorzystać jako formę. Jestem bardzo ciekawy Waszych pomysłów, więc napiszcie Wasze pomysły na dole w komentarzach. Ja życzę przyjemnej zabawy z betonem i do zobaczenia w następnym filmie.